oczywiście Jacek Sobala, witam w szybkich mediach. Jest poniedziałek, 12 sierpnia, a minęło w pół do 11. A pani ma zamknięte oczy? No, przecież nie jest tak późno jeszcze. Nie, nie, ja znam te tłumaczenia. Tak, wiem, też tak mówię, że to żeby się tak skupić i żebym lepiej słyszał. Nie, wszystko w porządku jest. Słuchajcie, 22:31, gramy do, o, tak 53, bo Kożuszek wrócił. Dzisiaj będzie Kożuszek. Proszę Państwa, może zacznijmy od tego, co dzisiaj znalazłem na portalu Do Rzeczy. W obliczu rosnącej przestępczości w Niemczech kolejne landy chcą ujawniać narodowość podejrzanych. Informacje o narodowości podejrzanych o przestępstwa od pewnego czasu publikują już Brandenburga, Mecklenburga, Pomorze Przednie i Saksonia. Śladem tych landów chce teraz pójść Nadrenia Północna Westfalia. Takie decyzje mają związek z bezwzględnymi danymi, według których w Niemczech odnotowuje się coraz więcej przestępstw z użyciem przemocy, a także gwałtów, kradzieży i włamań. Liczba zarejestrowanych przypadków osiągnęła w ubiegłym roku rekordowy poziom. Wskaźnik przestępczości wzrósł szczególnie wśród osób bez niemieckiego paszportu o 13,5%. Tak podaje Deutsche Welle. I sekretarz partii FDP zaproponował, żeby w przyszłości przy informacjach o przestępstwach władze zawsze podawały narodowość osób podejrzanych. Chodzi o to, jak podkreślił, żeby zapewnić niezbędną przejrzystość. Ten pomysł popierają politycy CDU-CSU, z kolei według AfD należy pójść o krok dalej. Zdaniem tej formacji policja powinna komunikować również to, czy sprawcy są migrantami, czyli osobami z niemieckim paszportem, ale z obcym pochodzeniem. W Niemczech takie decyzje tam należą do poszczególnych landów. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię, dlaczego ja o tym wspominam? Zakończyła się ta olimpiada. No i pojawiają się rozmaite komentarze na temat naszych osiągnięć. Pan wiceminister w Ministerstwie Nauki, Andrzej Szeptycki z Polski 2050, napisał na X-ie tak. Jeśli zastanawiacie się Państwo, czemu nasi zachodni partnerzy z Unii Europejskiej, Niemcy jak najbardziej nasi zachodni partnerzy z Unii Europejskiej, mają więcej medali na Igrzyskach w Paryżu 2024, niż Polska, to jedną z odpowiedzi jest odpowiednia strategia migracyjna, a właściwie jej brak w przypadku Polski. Inne państwa potrafią czerpać korzyści z napływu imigrantów spoza Europy, a my widzimy w nich głównie zagrożenie. No oczywiście odpowiedź była błyskawiczna, odpowiedź internautów. Andrzej jest wiceministrem, zamienia Szymona Hołownię jako członek Polski 2050 i oswaja z niemieckim paktem migracyjnym, dzięki któremu Tusk załatwił Polakom olimpijczyków, którzy ćwiczyć będą skacząc po autach. Nie bądź jak Andrzej Szeptycki, tak napisała pani internautka Emilia Kamińska. Podobnie też komentował to, co wymyślił pan wiceminister Konrad Berkowicz z Konfederacji, który jako korzyść prosto z Paryża wrzucił zdjęcie zdemolowanej przez migrantów stolicy Francji. Masz tu setki korzyści. Bierz wszystkich, przedstaw rodzinie. Tak napisał Dariusz Matecki, Suwerennej Polski. Opublikował przy tym zdjęcia głównie pakistańskich pedofilów, którzy przez ostatnie lata gwałcili nastolatki w Wielkiej Brytanii. Mój przepis na to, żeby było więcej medali, jest bardzo prosty. Więcej takich dziewczyn jak ta szeremeta. I już, pan Witold z Gdańska, będzie wiersz, tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana, panie Jacku. Pozwoli pan, że przedstawię taki obrazek. Słucham, patrzę i nie wierzę. Skąd ta nienawiść u niego się bierze? Spojrzenie ma takie jak u łagodnego psa, ale widać, że to jest taka jego gra. Uśmiech ma taki wesoły, szeroki jak u rekina. Zaraz swe zęby na nodze u kogoś z PiSu zatrzyma. Ale już się zaczyna dławić i kęs wypluje, bo mu noga z PiSu nie smakuje. Przed kamerami już orkiestrę do życia powołuje i swoje nowe nuty dla nich drukuje. A jego trzech cymbalistów aranżacji już podpisuje. Ta trójka tenorów jest tak zgrana i rozgarnięta, że za chwilę gromadka z PiS będzie w Tele Plus zamknięta i do Gacja będzie już dla nich cofnięta.
On wie o tym i zaczyna sobie kombinować, że ci zza kraty będą zawsze na niego głosować. Kto pod kim dołki kopie, ten wie, że żyje. Już się cieszy, że PiS pewnie bez pieniędzy nie przeżyje. Jak w powiedzeniu na złodzieju szapka futrzana, bez opozycji w Polsce nie będzie możliwa żadna zmiana. Fierzyruj, policzmy głosy, rzuca te słowa i w jednej chwili w Polsce skończyła się od nowa. Ja raz pokazał, że intryga nikt mu nie dorówna. I w nocy zmianie blusa rząd z Olszewskiego razem z Borkiem ziemią zrówna. Inwestycje w Polsce już blokuje i wstrzymuje, bo na jego liście płac coraz więcej urzędników figuruje. A ich hasło, nasza rodzina na swoim, znów już funkcjonuje. Tam na zachodzie grają z nami w zielone. Ryży ma to w nosie, że Polska tonie. Na wschodzie bolszewik buduje imperium zła. A Ryżego to nie rusza i w szwabskie ramiona nas pcha. On już zaczął balansować na linie. Może się na niej nie utrzyma, spadnie i słucho nie zaginie. Zostanie po nim tylko szwabska muzyka, ale już z nami nie zatańczy, nie pobryka. Dziękuję bardzo, pozdrawiam panie Jasku, życzę zdrowia. Ja przypominam, że my jesteśmy umówieni z panem Witoldem, że ta chwila z poezją to jest tak raz w tygodniu. Proszę państwa, wracając do tych naszych spraw, Suwerenna Polska przygotowała taki spot, w którym podsumowuje rządy Tuska. No podsumowanie jest pod tytułem rządy Tuska równa się zubożenie i gnębienie Polaków. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie ten spot. Szokujące. Tak nowa władza tworzy układ mafijny. Bezprawnie przejęli prokuraturę. Włamują się do domów posłów opozycji, a nawet do kancelarii prezydenta. Kryją swoich aferzystów, a katolickiego księdza torturują. Wbrew prawu opanowali publiczne media. Wyrzucili niezależnych dziennikarzy. Każą nawet zamówienie prawdy o piosence. Zatrzymali wszelkie strategiczne polskie inwestycje. Za to rozwijają niemieckie interesy. Polacy mieli mieć w domach lepiej, a w sklepach taniej. Jest gorzej i drożej. Fala masowych zwolnień, bankructwa, inflacja, nielegalni migranci na ulicach, wzrost przestępczości. Tak wygląda Polska Donalda Tuska. Dzisiaj na stronie internetowej Stołecznego Sądu pojawiła się informacja, że pani sędzia Aleksandra Rusin-Batko oraz sędzia Przemysław Dziwański zostali wyłączeni od rozpoznania sprawy aresztowania byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Takie postanowienie miał wydać pan sędzia Krzysztof Chmielewski. Patryk Jaki napisał na X-ie, a teraz poznajcie sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, który bez żadnego trybu wyłączył dziś sędziego z rozpatrywania sprawy Romanowskiego, czego nie mógł zrobić, bo wniosek o wyłączenie został już prawomocnie rozpatrzony. Więc tak sobie złamał prawo, bo chce pomóc Tuskowi. A teraz warto zobaczyć jego profil. Wspiera Tuska i Platformę, Romanowskiego wysłał do lekarza, podawał tweety hejterów silnych razem. Przypomniał jaki, że konstytucja zakazuje sędziom podejmowania działalności politycznej. Jeżeli promowanie spotów Tuska da się pogodzić z kryterium niezależności, to słowo nic nie znaczy, więc to zwykły przestępca, to nie ja, tak napisał Patryk Jaki. I zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Prokuratura zajmie się nim, jak już będzie ustanowiona zgodnie z prawem. Jednak zobaczcie, co robi ekipa Tuska i Bodnara, która buzię miała napchaną niezależnością sądów od polityków. Już rozpoczęli nagonkę medialną na sędziów, na których wiedzą, że nie mają wpływu. A teraz bez żadnego trybu sobie wyłączają sędziego. Wcześniej nielegalnie złamali kadencję kierownictwa tego sądu. Zastraszyli też innych sędziów, wysyłając policję z bronią na KRS. To już nawet nie Rosja, gdzie Putin przynajmniej dba o jakieś pozory. Po co taki cyrk? Niech od razu Bodnar sam wyśle wniosek jako prokurator, potem sam założy togę i wreszcie wróci praworządność. Może rzeczywiście tu jest jakaś ciekawa myśl i wskazówka, żeby nastąpiło to przyspieszenie, o którym pan premier wspominał ostatnio podczas tej słynnej konferencji prasowej. Jak państwo wiedzą, dzisiaj światło dzienne ujrzała, no tak to jest przedstawiane, dosyć się łzawa, jak z Harlekina, historia o biednym dziewczęciu oszukanym przez ruskiego szpiona. Tutaj chłopaki razem z Dominiką mówili o tym, że kim jest ta pani, tak? Ta pani redaktor
Magdalena Hodownik. Czarek Gmyz ujawnił dzisiaj, kim była ta niewiasta zatrzymana razem z tym szpiegiem w Przemyślu. No zatrzymana, ale nie aresztowana. Nic tam jej złego nie spotkało. To jest przedstawione w taki sposób, jakby ona była ofiarą jakiejś miłości. Ja bardzo przepraszam, ale no może to jest ta wredna strona mojej natury. Jakoś mi to dziewczę nie wygląda na ofiarę, a na pierwszą naiwną. No. No dobrze, ale przyjmuję do wiadomości, że ona nie wiedziała o tym, że on ma żonę, troje dzieci, wynajmowali to mieszkanie w Warszawie i jeździli po Europie, bo ona była tak zauroczona tym szpionem. Telekino, pokażcie proszę uprzejmie, co powiedział na naszej antenie Czarek Gmyz. Te ustalenia, które ja poczyniłem, wskazują, że w dużej mierze pani Hodownik nie musiała być świadoma, kim jest Rubcow i po prostu traktowała go jako dziennikarza. Był też jej partnerem w życiu prywatnym, ale z tego co wiem, również ją oszukiwał, nie ujawniając, że jest żonaty i ma dzieci. Z całą pewnością ta osoba była bardzo dobrą osobą kontaktową dla oficera rosyjskiego wywiadu GRU, z tego względu, że dysponowała szeroką siecią kontaktów i to nie tylko kontaktów w Polsce. Oni, jak ujawnia Aleksandra Gielewska, podróżowali razem po całym świecie, ale też w dużej mierze organizowali pewnego rodzaju propagandę przeciwko ówczesnym władzom Polski, przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. I mieli również szerokie kontakty w środowisku dziennikarskim, ale przede wszystkim w środowisku lewicowych aktywistów. No, tak sobie tutaj spokojnie siedzimy i rozmawiamy, a tam praca, ręka im się, praca im się w rękach pali, taka robota. No bo usuwają to wszystko, co się da na ten temat, że w ogóle śladu popiołu nie ma. Że tam jakieś związki były, ktoś się z kimś spotykał, rozmawiał i tak dalej. No tak udają, że nigdy nie mieli nic wspólnego z tą panią, z panią redaktor. Na pierwszej linii frontu oskarżającego prawicę o prorosyjskie sympatie odnaleźli się ludzie, którzy dziś muszą kasować zdjęcia z prawdziwymi agentami Putina, tak napisał Mateusz Morawiecki. Generał Stróżyk, który na zlecenie Tuska bada rosyjskie wpływy, będzie miał mnóstwo pracy, tego nie da się zamilczeć, napisał Mariusz Błaszczak. Czy pan minister Adam Bodnar zna Magdalenę Hodownik albo Pawła Rubcowa? Czy utrzymywał pan z nimi kontakt? Czy pan minister Bodnar bywał w domu u Magdaleny Hodownik lub Pawła Rubcowa? Czy pan minister Bodnar w jakikolwiek sposób interweniował jako rzecznik praw obywatelskich lub jako parlamentarzysta, minister sprawiedliwości, prokurator generalny w ich sprawie? Oczekuję od pana ministra konkretnych odpowiedzi. Tak zapytał pan poseł Andrzej Śliwka. Czy to nie dziwne, że kobieta oficera GRU, putinowskiego szpiega, jako ulubionego dziennikarza wskazała Patryka Michalskiego, który walczy o odebranie PiS subwencji i uderza w suwerenną Polskę? Wszystko ma konsekwencje. Czy ABW zweryfikowało powiązania Michalskiego z tą kobietą? Czy byli już u Michalskiego o 6 rano? Zabezpieczyli sprzęt? Czy to dziennikarz pod specjalnym nadzorem obecnej władzy? Tak zwany pupil. Tak napisał Dariusz Matecki. Lodzie. Jeszcze kurz nie opadł po tej asystentce pana premiera. A tutaj proszę, jaką mamy smaczną historyjkę. Ten kraj tego nie wytrzyma. Tak mi się wydaje. Proszę Państwa, w naszej rzeczywistości jest, to Państwo wiedzą, przecież jesteśmy dorośli. Jest trochę takich, opiszę to może tak eufemistycznie, nikczemnych postaci, jak na przykład pan Arkadiusz Szczurek. To taki ten wulgarny, agresywny prowokator, od lat związany z tymi wszystkimi formacjami bojówkowymi ulicznej opozycji, który wraz z taką agresywną hałastrą pojawia się każdego dziesiątego
każdego miesiąca pod pomnikiem smoleńskim w Warszawie i tam prowokuje głównie prezesa Kaczyńskiego. I co z tą postacią robi uśmiechnięta Polska? No oczywiście, że ją promuje, tak? Zaprasza na wywiad do telewizji. Wczoraj pan Szczurek był zaproszony do nielegalnej TVP w likwidacji. Był gościem pani redaktor Doroty Wysockiej Sznep w takim programie nadawanym o godzinie 20:00 Rozmowy niesymetryczne. No oczywiście obecność takiej postaci wywołała liczne komentarze. Kto bryluje w czystej wodzie, raczej medialnym szambie zasilonej rekordową kwotą 3,5 miliarda złotych z budżetu państwa, czyli środków wszystkich Polaków. Wulgarny i odrażający hejter, szczycący się szarganiem pamięci świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żałosny nienawistnik ujawniający prawdziwe oblicze władzy Tuska. Ten występ to rzeczywistość po 13 grudnia 2013 roku w pigułce, tak napisał Jacek Sasin. Rafał Bochenek napisał, zobaczcie jak wygląda patologia, to jej twarze. Próbują racjonalizować bagno i dno. Uśmiechnięci ludzie Tuska w pełnej okazałości. Wysocka Sznep walczy o stołek ambasadorski dla swojego męża. Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski przypomniał, że Szczurek w przeszłości niejednokrotnie naruszał nietykalność cielesną posłów. Warto pamiętać, że Szczurek naruszał wielokrotnie nietykalność posłów, zanim zostałem posłem, sprowokował, pchał się, zareagowałem i uwaga, Szczurek poszedł do sądu, finalnie przegrał, sąd przyznał mi rację. Co z kosztami sprawy? Szczurek nie ma złotówki. To zwykły prowokator, takimi sytuacjami doprowadzimy do dramatu. Tusk toleruje agresję wobec posłów, przegięcie, nikt nie ma prawa atakować posłów Platformy i PiSu. Demokracja to nie republika bananowa. Demokracji nie ma. Demokracja się wymydliła. Jest prawo tak, jak oni je rozumieją. I dlatego ten Szczurek to bohater. Ja przypominam, że przecież ta babcia Kasia była kandydatką na warszawiankę roku. Ja mnie wykluczył tego, że za chwilę się pojawią jakieś szkoły imienia babci Kasi, chociaż ona żadnych wnuków oczywiście nie miała, ale przecież nie o to chodzi. O co chodzi? No chodzi o to, że mamy się zastanawiać, kto jest większą kreaturą, czy ten Szczurek, czy pani redaktor Sznep. Pani redaktor napisała dzisiaj, jakby w obronie tego, co robi, napisała tak. Gdy większości z nas brakło chęci lub odwagi, część się układała, a inni jawnie i skrycie byli przez reżim opłacani, to aktywiści stawiali opór reżimowi. Pętano ich kajdankami, poniewierano na obskurnych komisariatach. Wiele im zawdzięczamy. Teraz mają milczeć wolne żarty. Tak napisała dzisiaj na X-ie pani redaktor Dorota Wysocka-Sznep, broniąc udziału tego Szczurka w tym swoim programie. Nie wiem, czy warto to komentować. No chyba wszystko jest jasne. Ten temat już mam wrażenie, że ostatni, jak patrząc na zegar, on powinien wszystkich zainteresować. To jest temat, proszę Państwa, następujący. Temat czterodniowego tygodnia pracy. Ten temat się pojawił w wywiadzie, którego Agnieszka Dziemianowicz-Bąk udzieliła dziennikowi Fakt. Pani ministerka rodziny, pracy i polityki społecznej została zapytana, kiedy ruszy pilotaż, a także czy planowane są zmiany, które by objęły administrację publiczną i urzędy. No to dosyć istotne, prawda, że tylko 4 dni w tygodniu będą działały. Odpowiedziała tak. Wciąż prowadzimy analizy, czy lepszy jest 4-dniowy tydzień pracy, czy raczej 7-godzinny dzień pracy. Jeśli rzeczywiście dojdzie do zmian kodeksu pracy w tym zakresie, to nowe regulacje obejmą wszystkich pracowników, w tym także osoby zatrudnione w sektorze publicznym. Z informacji przekazanej przez panią ministerkę Usterkę,
wynika, że taki pilotaż już trwa, już się odbywa. Na tymczasowe skrócenie o godzinę pracy Urzędu Miasta bez obniżania wynagrodzenia pracownikom zdecydował się prezydent Leszna. Teraz przez 3 miesiące pan prezydent będzie oceniał, czy takie rozwiązanie się sprawdza, czy urząd jest w stanie w takim skróconym czasie obsłużyć taką samą liczbę mieszkańców i rozwiązać tyle samo spraw. Ale to nie jest jedyny przypadek, nie, nie, nie. 35-tygodniowy tydzień pracy postanowił przetestować także prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. My w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dużą ciekawością przyglądamy się temu i innym pilotażom. Znamy też oczywiście badania z innych krajów, których wyniki są bardzo budujące. Jak zapewniła pani ministra, ministerka Usterka, kierowany przez nią resort chce podejść do tej sprawy bardzo poważnie, z dużą odpowiedzialnością, której taka rewolucyjna zmiana wymaga, bo tak, nie ma co tego ukrywać. To będzie zmiana rewolucyjna, to będzie zmiana, która pozwoli Polkom i Polakom mieć więcej czasu na swoje pasje, na rodzinę, na miłość. A, widzicie, czyli im chodzi o was, chodzi o prokreację. No tak, będziecie mieli więcej czasu i oni zakładają, że ten czas wykorzystacie na to, żeby, czterodniowy tydzień pracy, no to jest w sumie, taki pomysł tuskowy, bo to on wprowadził jeszcze za pierwszego Tuska taki czterodniowy tydzień pracy. No teraz idąc z postępem, to już chyba byłby nawet trzydniowy. Proszę szanownych państwa, ja już dzisiaj nie zdążę tego zrobić, bo zaraz się nam czas skończy, ale ja bardzo uprzejmie nie zdążę państwu pokazać, jak trwają prace nad tym nowym studiem, nową siedzibą Telewizji Republika. Ja bardzo uprzejmie państwu dziękuję za tę pomoc, jaką państwo nam okazują i bardzo uprzejmie proszę, żeby państwo nam jeszcze troszkę jej okazali, dlatego że to, co wspólnie robimy, to jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz. Słuchajcie, jak to się uda, to no Jezus Maria. A na pewno się uda, bo musi. Jesteście naszym największym kapitałem. Państwo, nasi widzowie. Jesteście najważniejszymi udziałowcami tego całego bałaganu. Bardzo uprzejmie dziękuję z całego serca za wszystkie państwa wpłaty. Prosimy o jeszcze, bo mówiąc krótko, chcemy im dokopać i tyle. Już za chwilę Michał Kożuszek, a potem podsumowanie dnia. Przepraszam, co powiedziałem? Maciej Kożuszek. Już za chwilę Maciej Kożuszek, a potem podsumowanie dnia. I Paulina Bilińska. Ja dziękuję.